Witam Was jeszcze raz. To dla mnie zaszczyt, że akurat przy tej okazji mam możliwość przed Wami stanąć. To zawsze jest zaszczyt, ale przy tej okazji myślę też szczególny. A ponieważ mamy dzisiaj temat nieco edukacyjny, bo jest to 60-lecie przeniesienia do Podkowy Leśnej, wpierw seminarium, a potem Wyższej Szkoły już teologiczno-humanistycznej, to też i temat kazania jest związany dzisiaj mocno z edukacją. Kazanie nazwane jest Ucz się, ale z mądrością. Zacznijmy od pytania, czym jest w ogóle edukacja. Definicja z encyklopedii PWN brzmi następująco. Jest to ogół czynności i procesów mających na celu przekazywanie wiedzy, kształtowanie określonych cech i umiejętności. A więc widać tutaj trzy główne płaszczyzny. Jest to wychowanie, czyli kształtowanie bądź formowanie charakteru do kultury, do społeczeństwa. Jest to edukacja, czyli poznanie, a innymi słowy doświadczenie świata, ludzi, zjawisk. I wreszcie edukacja, czyli nauka, innymi słowy proces przyswajania wiedzy. Pytanie, czym jest edukacja dla Boga? Tutaj definicji można byłoby naprawdę bardzo dużo przytoczyć. Ja tylko w skrócie myślowym podam jedną, która dla mnie dzisiaj będzie bardzo istotna w trakcie tego kazania. Brzmi ona następująco. Edukacja to ponadczasowy, nadrzędny cel egzystencji. Brzmi to bardzo górnolotnie, ale wierzcie mi, że jak się studiuje Słowo Boże, okazuje się to temat bardzo realny. Jest napisane w pierwszej Księdze Mojżeszowej, tam wiersz 28 rozdziału pierwszego, następujące zdanie. Rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię. Zwykle patrzymy na to jako na opis tego, co Pan Bóg zamierzył dla człowieka. Ale w istocie tutaj jest znacznie więcej. Jest tutaj pewien plan nauki. Poznawajcie siebie nawzajem, poznawajcie ziemię i poznawajcie mnie. Bo przecież w ten sposób Bóg chciał, aby ludzie uczyli się tego świata, uczyli się Boga i uczyli się siebie. A zatem celem istnienia jest poznanie, bo w ten sposób człowiek wzrasta w człowieczeństwie. A jeśli wzrasta w człowieczeństwie w tym pierwotnym planie, to wzrasta też w podobieństwie do Boga. Taki był plan. Pytanie, czy edukacja jako plan Boży kiedykolwiek się zakończy? Brzmi to bardzo atrakcyjnie, zwłaszcza dla tych, którzy się uczą, chodzą do szkoły i myślą, kiedy się wreszcie skończy ta szkoła, prawda? Ale według Bożego planu edukacja tak naprawdę jest czymś, co będzie trwało na tyle długo, na ile będzie istniało życie. Posłuchajcie tych słów. Księga Izajasza, 66 rozdział i tam wiersz 22 i 3. Bardzo znane słowa. Bo jak nowe niebo i nowa ziemia, które ja stworzę, ostaną się przede mną, mówi Pan. Tak ostoi się wasze potomstwo i wasze imię i będzie tak, że w każdy nów i w każdy sabat przychodzić będzie każdy człowiek, aby mi oddać pokłon, mówi Pan. Pytanie, po co oddać pokłon? Albo za co? Wiecie, myślę, że jest powód, aby oddawać Panu Bogu pokłon. Jaki? Poznanie. Zrozumienie czegoś w tygodniu, który właśnie się skończył. Posłuchajcie tych słów z książki Wielki Bój, strona 466. Na nowej ziemi nieśmiertelne istoty z nigdy nie gasnącym zachwytem oglądać będą cuda twórczej mocy i tajemnice zbawiennej miłości. Rozwiną się tam wszelkie zdolności i umiejętności. Zdobywanie wiedzy nie będzie męczyło umysłu ani wyczerpywało sił, tak jak tutaj się to czasami zdarza. Będą stale nowe rzeczy do poznania. Wyższe poziomy
wiedzy do osiągnięcia, nowe cuda do podziwiania, nowe prawdy do zrozumienia, a wszystko to będzie miało na celu rozwój duszy i ciała. Taki jest plan Pana Boga. Aby na nowej ziemi, tam gdzie już czas nie będzie tak istotny, cały czas ludzie mogli się uczyć. A więc nauka jest wpisana w istnienie. Powiem więcej, w naukę wpisane jest też poczucie szczęścia i satysfakcji. Kto się nie uczy, ten umiera. Kto się uczy, ten wzrasta. Wiedza, którą otrzymujemy, jest błogosławieństwem. Daje nam poczucie wykonania pewnej dobrej pracy. Daje nam poczucie wartości, dlatego że wzrastamy. A więc poznanie to jest cel istnienia, które dzięki temu prowadzi do obcowania z Bogiem, poznania Jego charakteru. Nawet sąd przecież jest po to, aby się uczyć. Czy Bóg potrzebuje sądu w niebie albo na ziemi? Nie. Jego stworzenie potrzebuje sądu po to, aby się nauczyć, dowiedzieć, zrozumieć, zweryfikować to, co Pan Bóg sam już zdecydował. Więc wszystko to jest nam dane po to, abyśmy wzrastali. I Bóg obrał ten świat, aby stał się on też teatrem dla całego wszechświata. Aby wszyscy w niebie mogli się uczyć, jaka jest głębia Bożej miłości. Co Bóg jest w stanie dokonać nawet przez takiego marnego człowieka jak ja. I że jest w stanie z człowieka grzesznego zrobić kogoś, kto będzie mógł, może nie ja, ale ktoś z nas, żywo wejść do nieba. Niesamowite. Jednak kwestia edukacji w tym miejscu się nie kończy, bo przecież doszło do grzechu. I po grzechu przyszły konsekwencje, także i te obejmujące kwestie poznania i edukacji. Jakie? No, przede wszystkim Bóg przestał być bezpośrednio dostępny. Człowiek został usunięty z ogrodu Eden, a to było miejsce, symbol świątyni. Tam, gdzie Bóg spotykał się z człowiekiem, człowiek został oddzielony od Boga. Cena była oczywiście tego wszystkiego ogromna. Gdyby nie Chrystus, byłaby to cena dla człowieka całkowita. A więc w kontekście poznania skutkiem też jest to, że w grzesznym świecie niestety nie posiadamy już możliwości uczyć się o Bogu i od Boga w tak bezpośredni sposób. Nie mamy z Nim kontaktu twarzą w twarz. Nie możemy się Go pytać i otrzymywać odpowiedzi. Jest to od nas oddzielone. A więc poznanie jest trudniejsze, co nie znaczy, że jest niemożliwe. Ta ciemność, która nas obejmuje, jest faktem, ale też i Bóg daje nam nadzieję. I tutaj odwołam się do innego bardzo znanego tekstu z drugiego listu Piotra, pierwszy rozdział i wiersz 19. Drugi Piotra 1, 19. I dalej. Mamy więc słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone. A wy dobrze czynicie, trzymając się go niby pochodni świecącej w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach. Pan Bóg dał nam pochodnię. To jest jak światło nauki. Trzymajcie się tego, co jest napisane w proroctwach. A nie zginiecie. Tego światła może nie będzie bardzo dużo, jak to ze zwykłej pochodni, ale wystarczy na najbliższy krok. I w końcu o to chodzi. Pytanie, co wypełniło pustkę po grzechu, po tym wspaniałym poznaniu, które do czasu grzechu było dostępne. No mamy co najmniej dwie rzeczy sprzeczne wobec siebie, ale musimy o nich w tym miejscu wspomnieć. Wpierw Pan Bóg stworzył plan naprawczy. Ten plan okazuje się, opiera się jednak na edukacji. To jest ciekawe. Dlatego, że Adam i Ewa nie umarli po zjedzeniu owocu, chociaż powinni, a Bóg im dał co?
dał im szansę życia dalej po to, żeby się uczyli i poznawali siebie i Boga i w ten sposób mogli dojść do wniosku, czy wybrać Boga i zbawienie, czy też potępienie. Po drugie, był odtąd potrzebny system pośredniczy. Edukacja była dostępna przez model świątynny, przez to wszystko, co działo się, na czym się mieli Izraelici uczyć i wreszcie przez proroków, którzy mieli pokazywać, jaki jest Bóg. Prorocy czasami dosłownie pokazywali, czy to Ezechiel, czy Ozeasz, czy Jeremiasz, oni dosłownie mieli pokazywać swoim życiem rzeczy, które miały się stać. Tak naprawdę ten program jest piękny, ale pamiętajcie, że to jest program mniejszościowy. On był wpierw dostępny dla patriarchów, potem dla Izraela, dzisiaj dla Kościoła, ale to wciąż jest mniejszość. Na skalę powszechną, jeżeli chodzi o pustkę, która została po tej czystej edukacji, niestety weszła inna edukacja. Może w tym miejscu użyję słowa, które brzmi bardzo niepoprawnie politycznie. Wybaczcie, ale jest to fałszywa edukacja. Ta, która zaczęła się już w Edenie. I jeszcze raz wracamy do tej historii. Pierwsza Mojżeszowa, trzeci rozdział, czwarty i piąty wiersz. Pierwsza Mojżeszowa, 3, 4, 5. Na pewno nie umrzecie, lecz gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg znający dobro i zło. Pytanie, czy to jest prawdziwa edukacja? Nie. Czy doszło istotnie do ich otwarcia oczu? No, w konsekwencji, jak wiemy o tym dzisiaj, Bóg zniknął. Jest, ale my go nie widzimy, tak? Po drugie, nikt z nas nie jest do końca w stanie dostrzec wymiaru moralnego swojego postępowania, chyba że pouczony przez Pismo Święte. Po trzecie, sąd i jego nieuchronność dla wielu ludzi jest czymś śmiesznym. Nie widzą rzeczywistości, że tak będzie. I po czwarte, wszystko stało się relatywne. Dobro, zło jest do siebie właściwie podobne. Nie ma żadnej różnicy. I ta kusząca propozycja, będziecie jak Bóg. Pytanie, do czego prowadzi fałszywa edukacja? Zacznę od tego, że prowadzi przede wszystkim do dezinformacji. Otóż ona promuje fałszywy obraz Boga i przypisuje mu takie cechy, które akurat do niego nie należą. Promuje fałszywy obraz człowieka, mówiąc, że człowiek jest szlachetny i dobry. Humanizm sam w sobie jest oczywiście dobry. Problem polega tylko na tym, że jak się na tym zatrzymamy, to nie będzie miejsca na łaskę Chrystusową, czyli na to, żeby człowiek mógł być uratowany przez Boga. Po trzecie, fałszywy obraz szczęścia. Pieniądze, seks, reklamy. Po czwarte, fałszywy obraz świata, czyli taki, że świat, w którym nam przyszło żyć, jest normalny. Czy jest? Po piąte, fałszywy obraz przeszłości i tutaj ukłon w stronę teorii ewolucji. I po szóste, fałszywy obraz przyszłości, gdzie mówi się o wizji prosperity, milenium pokoju, czasie życia w radości, żadnych konsekwencji. I to często są wizje, które mają związek z religią, ale też niestety i z nauką. W tym miejscu wyraźnie trzeba podkreślić, że nauka sama w sobie nie powinna być kategoryzowana jako dobra albo zła, bo jak wiele innych rzeczy na tym świecie jest sama z siebie neutralna. Wiele zależy od tego, co z nią uczyni człowiek. Nauka wykorzystywana ku dobru ludzkości, czyli otwarta, nie odrzucająca automatycznie tego, że może istnieć objawienie, dar od Boga, a zarazem oparta na rzetelnych fundamentach metodologicznych, obiektywnej ocenie środowiska naukowego,
transparentna, jeśli chodzi o metody oraz etykę samych badaczy, oraz otwarcie dzieląca się ze światem zarówno zwycięstwami i, uwaga, porażkami, jest nauką dobrą. Ale nauka zamknięta, odrzucająca automatycznie lub nawet negująca wybrane sfery poznania, takie jak objawienie, nauka akceptująca nieścisłości lub manipulacje metodologiczne, oparta na mało znaczących z punktu widzenia praktycznego dywagacjach, uznająca opinię tylko danego zamkniętego środowiska, nauka filtrująca, co może, a co nie może dotrzeć do opinii publicznej. Tutaj na to zwracam szczególną uwagę. Pewna swej siły i tworząca obraz nieomylności, wyśmiewająca konkurencję. Nauka akceptująca konflikty interesów, synekury, to z pewnością nauka szkodliwa. W kontekście biblijnym mamy w tym miejscu jeszcze większy problem. Chodzi o to, aby nauka nie postulowała, aby zdobyć wiedzę, która należy tylko i wyłącznie do Boga. A czasami tak niestety czyni. Oraz, żeby nie pogłębiać buntu człowieka wobec Stworzyciela. Mamy tutaj kwestię dotyczącą prawdy. Głoszenia prawdy absolutnej. Tej, która ma związek ze zbawieniem, z losem ludzkości, z przyszłością. Pan Jezus wszak w tym miejscu mówi bardzo istotne słowa. Jana 8,32, przytoczę jeszcze raz. Poznacie prawdę, a prawda was, co? Wyswobodzi. Prawda ma moc wyciągania ludzi z więzienia. I to jest prawdziwy cel edukacji. Poznanie bezwzględnej prawdy, prawdy pożytecznej i dającej się realnie zastosować w życiu człowieka. Natomiast fałszywa edukacja mówi, że nie ma prawdy absolutnej. Nie ma prawdy obiektywnej. Ciągle się czegoś uczymy, czegoś wciąż nie wiemy. I przyjmuję, że każda teza, nawet najbardziej szalona lub szkodliwa, jest korzystna. Równoprawna wobec tej, która nam się wydaje na logikę bardzo dobra. A więc w tym wszystkim potrzeba nam mądrości. W nauce potrzeba mądrości. Tak. Zanim człowiek przyjmie wiedzę, musi myśleć, co warte jest naszego wysiłku, naszego trudu, naszej walki, czy wszystko. Chciałbym w tym miejscu przytoczyć inny cytat z książki Wychowanie, strona 16. Szatan chciał dowieść, że poznanie zarówno dobra, jak i zła jest potrzebne do osiągnięcia szczęścia, a Bóg, zakazując spożywania owoców z tego drzewa, pozbawił ludzi wielkiego dobra. Szatan argumentował, iż owoc ten, mający cudowne właściwości, obdarzy człowieka wielką mądrością i, uwaga, potęgą. Czy wiedza Adama, jeszcze raz zadam to pytanie, i Ewy, wzrosła po tym, jak zjedli owoc? W jakiś sposób tak. Bo w końcu poznali zło, tak? Ale czy to było dla nich korzystne? Czy to im przyniosło jakieś wartości, które potem dało się przeliczyć na coś, co było dla nich dobre? Nie. A więc istnieje wiedza, która może być pozyskana, ale ostatecznie będzie nas prowadziła do zniszczenia. I w tym miejscu jest sedno konfliktu. Ten konflikt między prawdziwą a fałszywą edukacją widoczny jest w całej historii. Nie mamy czasu, żeby przez nią przejść. Ale widać, że chodzi tutaj o rzeczy dobre i pożyteczne. O to, czy warto wdawać się w rzeczy, które nie dają nam punktu, z punktu widzenia ostatecznego, żadnych korzyści, czy też nie. A jeśli tak, na ile? Czy wdawać się w rzeczy wątpliwe moralnie,
a tak też bywa nawet w nauce, czy też zajmować się przede wszystkim w kontekście także i nauki tym, co nie tylko jest prawdziwym poznaniem, ale ma też zbawienny wpływ na nasze życie. Nauka potrafi stać w pozycji neutralnej. I bardzo dobrze. Jest tak na przykład w przypadku osiągnięć nauk ścisłych per se, samych siebie, matematyki, w większości fizyki. Jest też tak w kontekście oczywiście inżynierii w większości. Komputery, telefony, satelity, one mogą robić rzeczy i dobre, i złe. Ale wybór należy do nas. Niestety nauka równie często może kwestionować, negować lub nawet dyskredytować twierdzenia Biblii. Nazywając je na przykład legendami, szkodliwymi mitologiami prowadzącymi do zniewolenia całych społeczeństw i jednostek. Lub stawiając w ich miejsce własne hipotezy, które generalnie nie są rozpatrywane w kontekście ich użyteczności w zakresie prawdy absolutnej i zbawienia. Te hipotezy często stają się szybko faktami, które stanowią fundament dalszych rozważań czy nawet niemal całej dziedziny badań naukowych. I tak całe obszerne pola badań naukowych wydają się dzisiaj nam, chrześcijanom, czasami zupełnie niedostępne. Bariera uprzedzeń, półprawd jest tak ufortyfikowana, że jakakolwiek próba wtargnięcia tam będzie skazana na rozpętanie wojny. A zatem kończąc, jakie powinny być postulaty szkoły, która chce działać inaczej? Szkoły, która nie chce uczyć tak, jak uczy się wszędzie, tylko chce uczyć prawdy absolutnej. Chociaż to brzmi bardzo śmiało. Jakie powinny być zasady edukacji? To, co w tej chwili podam, to jest tylko kilka myśli. Myślę, że jest to temat, który można o wiele bardziej rozwinąć, ale spróbuję w tych kilku punktach przedstawić, co wydaje mi się najważniejsze. Przede wszystkim należy uczyć z Biblii i o Biblii. Biblii nie tyle jako dzieła literackiego, Biblii nie tyle jako pomnika historii, czy też jako wytworu historii, towarzyszących im okoliczności, czy też produktu samej społeczności, bo przecież tego się uczy i w zwykłych szkołach. Ale Biblii jako przesłania od samego Boga, jako sprawozdania z Jego interwencji w historię tego świata w celu ratowania człowieka. Biblii jako dowodu osobistego zaangażowania Boga w losy tego świata i poszczególnych jednostek, także i nas. Biblii jako opisu planu zbawienia i miłości do człowieka, jako zapowiedzi rzeczywistych wydarzeń, które się wydarzą w przyszłości. I wreszcie Biblii jako wzorowi i normie postępowania we wszystkich sprawach. Czasami jest bardzo niewygodnie odnosić się do Biblii jako do normy postępowania. Ale przecież tak powinniśmy uczyć. I chociaż Biblia nie jest podręcznikiem historii czy nauki, to powinniśmy wierzyć i uczyć, że czego Biblia uczy, jest prawdą. Po drugie, należy w prowadzonych zajęciach zawsze uwzględniać prawdę absolutną jako aspekt dobra najwyższego. Prawda bowiem jest jak lekarstwo. Ma moc leczenia od choroby fałszu. Tak uczy Biblia. Potrafi uwalniać ludzi z okopów kłamstwa, niewiedzy i zabobonu. A co ważne, uprzedzeń. A tych niestety nie brakuje. Po trzecie, należy z mądrością i umiarem podchodzić do uczenia przedmiotów ogólnych, tak by ich ilość bądź nieodpowiedni dobór nie przytłaczały umysłu wiedzą syntetyczną lub nie utrudniały poznania rzeczy ważnych
także i dla zbawienia człowieka. Po czwarte, należy kłaść nacisk na praktyczne aspekty wiedzy, tak by wyuczone teorie nie miały tylko wartości spekulatywnej, nie były wiedzą samą dla siebie, ale by przyswojona wiedza była pożyteczna zarówno w życiu codziennym, jak i w sprawach duchowych. Dobra wiedza powinna prowadzić do natychmiastowego działania. Takie jest to biblijne hebrajskie myślenie. Niesie ona bowiem w sobie pokłady odpowiedzialności za siebie i za innych. Kto wie, ten powinien wykonywać. A kto wie i wykonuje, ten też powinien uczyć innych, co i jak wykonywać. I w tym miejscu to zwykłe poczucie radości, ta grecka paideia, to, że wiesz i to wystarczy, nic z tym nie musisz robić, to nie wystarczy. Biblia uczy aktywności. Po piąte, należy unikać elitarności nauki, wystrzegając się kastowości, podziału na laikat i kler w nauce, bowiem nauka powinna prowadzić do poznania i dobrostanu całego społeczeństwa, czy to w aspekcie obyczajowym, czy duchowym. Wiedza powinna być oznaką szczęścia dostępnego dla każdego, nie zaś służyć uzyskiwaniu przewagi nad innymi, a zwłaszcza, jak to czytaliśmy niedawno w cytacie, władzy. Bo niestety w dzisiejszym świecie czasami wiedza, nauka daje władzę, a nie powinna. I wreszcie po szóste, wiedza powinna służyć także zbawieniu. Nie da się bowiem oddzielić prawdziwej edukacji opartej na prawdzie od zbawienia. W Biblii można znaleźć wiele różnych tematów. Wiele. Ale ich nie da się oddzielić, tych fragmentów, które mówią o tych tematach, od samego motywu zbawienia, od tego, że Bóg ratuje człowieka. To jest jedność. Było w historii bardzo wiele prób, aby te elementy od siebie oddzielić, te płaszczyzny. Ale my powinniśmy się starać z całych sił nastawiać na dobro człowieka, i mówić, że edukacja też powinna być ku dobru człowieka i tutaj, i w przyszłości. I na koniec pamiętajmy o tym, że przyszło nam żyć na ziemi w cieniu wielkiego konfliktu między Chrystusem a szatanem. Nie jest to bitwa tylko teoretyczna, ale jak sprawozdaje Biblia, jest to bitwa realna i niezwykle zaciekła. Żadna sfera życia nie pozostaje wolna od wpływu tego konfliktu. Dlatego też i edukacja, chcąc, nie chcąc, bierze w niej udział. Czasami się przysługuje temu, co dobre i prawdziwe, prowadząc ludzi do zbawienia. Czasami, niestety, czy to świadomie, czy nieświadomie, przez użycie argumentu neutralności, dzisiaj jeszcze neutralności, prowadzi ludzi ostatecznie do klęski, do przyjęcia utopii, którą głosi szatan. Dlatego pamiętajmy o tym. Uczmy się, ale uczmy się z mądrością. Albert Einstein, kiedy mówił o edukacji, powiedział takie słowa. Edukacja jest tym, co pozostaje w twoim umyśle po tym, jak już zapomnisz wszystko, czego nauczono cię w szkole. Obyśmy o tym pamiętali. Amen.